naprawdę polskie żarcie w Chicago, to jest to. Widelec słaby, ale jest chyba. Jedzenia. Głodny jest. Umierasz? Tak. Zaczynam tracić czucie. Biedactwo. Downtown w LA, jak w każdym wielkim mieście, wielkie rozwarstwienie społeczne. Tutaj idzie Angelika z Kubą i Gabrysią. Wracamy na parking. Później lecimy na zachód słońca, na Santa Monica Beach. Fajne miasteczko, takie pyszne żarcie jedliśmy chińskie, że masakra. Każdy jest pełny. Zarówno wrażeń, jak i jedzenia. I tak to. Santa Monica Beach. Zaraz zobaczymy, jak tam się prezentuje nasz zbiornik wodny. Cudowny. Gonimy na razie Angelę, Gabrysię i Kubusia. Zaparkowaliśmy auto. Idziemy sobie tą piękną kuliczką, a tam jest wielkie wejście. Tutaj pani sobie coś wcina, ale to tam mniejsza z tym. Jaki sklep z rowerami, fantastyczny. Zawiązałem butki. Gratulacje. Jaka wesoła. Chyba też. A Gabi? Wesoła, a Gabi jest głodna. Gabi głodna. Gabi głodna. Nie dała rady pokonać tego, co było na talerzu. Cała buzia od tego kremu mi się świeci. To znaczy, że jestem gwiazdą? Shine bright like a diamond. Naprawdę? Dobra, teraz. O. Angelika chciała pognąć mój telefon. Żyjesz? Zęby całe? Wszędzie w Stanach wali albo piwem, albo żulem. Ej, ale o tym myślałam, serio? Co ja zrobię? Albo ziołem. Niczym więcej. Nie, nie wiem, co to jest. To była tragedia. I wszędzie pełno begarsów. Palmy, piasek i zimno w pizdu. A tu już jest wejście. Przecież czekam. Przechodzimy przez przejście. You guys want a free American flag today? Nie, po co? Już mamy. Mamy z wyprzedaży garażowej, to po co nam więcej flag, tak czy nie? Mamy lepsze. O, jakie tutaj sobie panie ładne stoją.
Tak czy nie? Ta plaża wygląda naprawdę dobrze. Piękna zatoczka, ale mogę się założyć, że jej nie widać, bo jest ciemno po prostu. Aparatem byłoby ciężko to uchwycić, a co dopiero takim telefonem. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, prawda? Tak, tak jest i tak będzie. O, tam piękny spelek, tam właśnie zbierzamy. Właśnie w tamto miejsce. O, pełno ludzi. Musimy się to jakoś przecisnąć przez te tłumy. Hopsa, hopsa. Mogliśmy w sumie tutaj zaparkować. Ciekawe, ile kosztuje tutaj parking. Tam płacimy. Tam nic nie płacimy za półtorej godziny, a później za kolejną godzinę płacimy $1.25. No co wcale nie jest jakąś kolosalną kwotą. Chociaż cały czas znajdujemy takie parkingi, że są tanie jak nie wiadomo co. Dzisiaj jeszcze podróż do San Diego. Kubuś prowadzi, dziewczyny śpią. Ja nawiguję i zmieniam stację. Taki jest plan. A to już zaczynamy. Zaczynamy wchodzić w miejsce, o które nam chodziło. Surf Ranch. Tutaj może mają jakieś dobre jedzonko. Ludzie siedzą, coś tam wcinają, ale co mają, to nie mam zielonego pojęcia. Ale nie po to tutaj przyszliśmy. Przyszliśmy zobaczyć te miejsce. Pełne czapek, świateł i wszystkiego innego. Zaczekamy tutaj na Kubę, Angelikę i Gabrysię. Ktoś tu zostawił buty. Ale muzyczka dobra. To gościu na żywo daje. No. Idziemy na... Chodźcie na dół potańczyć. Chodźmy na dół. Dobrze Angelika powiedziała, tu się kończy Road 66. Tam jest nawet roller coaster, prawie jak w Cedar Pointie. Pograliśmy sobie z Kubą, wygraliśmy mnóstwo tiketów. Żartuję, to wcale nie jest mnóstwo, to są 24 tikety. A na coś fajnego, to trzeba dać przynajmniej 300. Także. Taka imprezowiczka, pospała się. Ze słuchawkami w uszach. Work, 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 work.